Cześć. Dzisiaj zajmiemy się takim absolutnym podstawami boksu, kickboxingu, w zasadzie każdej uderzanej sztuki walki, czyli pozycja gardła. Najprostszym sposobem ustawienia się w pozycji dla praworęcznego jest następująca sytuacja. Odstawiam nogi stopy razem o 1/8 obrotu koła w prawą stronę. Hop. Prawa noga idzie w tył, bok. W tył, bok. Uginam lekko kolana. Skręcam kolano do przodu. Hop. I jak widzicie, barki też mi się skręciły. Tu jest istotne. Skręcenie barki. Teraz. Dla osób, które bardziej preferują walkę nogami, rękami, ta stopa może lekko być tak zagięta jak u boksera. Jeśli nie, możemy ją spokojnie przestawić do przodu. Mam ewidentnie frontalną pozycję. Jeszcze raz, to samo z tyłu. Zobaczcie sobie. Ciach, tył, bok. Uginam kolana. Przestawiam nogę, barki. I sytuacja powinna być jasna. Tak samo dla osoby leworęcznej, czyli majkuta. Sytuację robię analogicznie, tylko w drugą stronę. Tak? Hop, tył, bok, ugięte nogi, stwierdź. Hop, mogę poprawić jak chcę, lub może zostać tutaj z kolanem do środka. Sam w tył. Hop, tył, bok, hop. Kolejnym etapem jest gardło. Jak trzymamy ręce, żeby się skutecznie chronić? Pozycję mamy już opanowaną. Najpierw prawa ręka, może tak, jak zaciskamy pięść. Wiadomo, że kciuki nie mogą iść do środka, bo przy uderzeniu je połamiemy, uszkodzimy i wichniemy. Więc tak, najpierw zamykam palce, kciuk pod kostki, to samo druga ręka. Prawa ręka. Kostki te lądują na wysokości kości policzkowej. Hop, tyle mam. Teraz tak, ważne, żeby garstek nie był tak, ani tak. Jest wyprostowany. Łokieć do tułowia, lewa ręka. Podobnie. Na wysokość prawej ręki zaciskam pięść i zobacz, łokcie mam blisko ciała. Nie robimy tak. To łokcie do środka. Kolejny aspekt, głowa w dół, co powoduje i tułów też pochylam, dokładnie nakładam barki na tułów, co zresztą widać. Hop. Tak, i jestem już taką mam pozycję zgarbioną, patrzę spod łba, brzydko mówiąc, ale co jest istotne, tą ręką chronię sporą część głowy, a łokciem chronię wątrobę, tu jest wątroba, z prawej strony, prawe podżebrze, bardzo nieprzyjemne miejsce, jak się dostanie. I w zasadzie, jeśli ktoś tu mnie próbuje uderzyć, nie muszę wykonywać żadnych ruchów, po prostu muszę przytrzymać i napiąć rękę. Podstawowa pozycja. Jeszcze raz, w całości, z gardą, zobaczcie sobie. Hop, 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 hop. Głowa, zgarbienie. Jestem przygotowany do walki. Dzięki.